do hymnu. Byliśmy w Nazarecie dom, zwyczajny, prosty dom, i były dni jak chleb powszednie, przepłynął rzeką czas i znowu Boży Syn zamieszkał pośród nas. Ojca Leandra Lędziana poznała,
Pod jego kierownictwem przygotowania rozpoczęła i niedługo potem pierwszą komunię przyjęła. Chociaż ze Franciszka za chłopcami nie chodziła, wiele adoratorów odprawiła. Franiu, już masz 16 lat. Najwyższy czas, żebyś znalazła sobie narzeczonego. Niedługo przygotuję specjalnie dla ciebie imprezę, tylko proszę, żebyś nie stroniła od kawalerów, tylko ochoczo z nimi tańczyła i rozmawiała. Tato, proszę cię, ja nigdy nie wyjdę za mąż. Moim oblubieńcem jest Jezus. Jemu chcę oddać swe serce. Co ty mówisz? Ja nigdy się na to nie zgodzę. Wolałbym cię widzieć umarłą niż zakonnicą. O zdrowie Franciszki rodzice się bali, więc do sanatorium za granicę swe dziecko zabrali. Będąc w górach, nie tylko widoczki podziwiała, lecz samym Bogiem samym się zachwycała. O Boże, dziękuję ci za twe cuda. Uratowałeś mojego brata od złych wpływów, przemieniając usposobienie taty. Sprawiłeś, że zgodził się posłać Adasia do kolegium jezuitów, do szkoły opartej na twoich prawach. Bądź pochwalony, Panie. Z tatą całe życie obociła, ale przed jego śmiercią się pogodziła. Franiu, mam duże problemy finansowe. Znaczną część mojego majątku przeznaczyłam dla pomocy dla powstańców. Może niedługo Polska odzyska wolność. Tylko muszę jeszcze uszykować posag. Ojcze, posag nie jest mi potrzebny, bo za mąż nigdy nie wyjdę. Ślubowałam czystość samemu Bogu. Jeżeli jest taka wola Boża, niech tak się stanie. Tylko proszę, żebyś wstąpiła do zakonu dopiero po mojej śmierci. Miłości, 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 jest szczęście rodzina za gości. Franciszko, siedliska, módl się za nami, byśmy się stali miłości posłańcami. Miłości, 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 jest szczęście rodzina za gości. Franciszko, siedliska, módl się za nami, byśmy się stali miłości posłańcami. Do nowego zgromadzenia bardzo długa droga. Więc Franciszka siedliska, początkowo trwoga. Do nowego zgromadzenia, do zakonu od dawna przecież wstąpić chciała, lecz wola ojcowska i choroba jej nie pozwalała. Czasu nie tracąc Ewangelię czytała i dla kościołów wiele haftowała. Ostatecznie wola Boża się spełniła i z Franciszki Siedliskiej Marię od Pana Jezusa dobrego pasterza uczyniła, gdy słowa spowiednika decyzja papieża potwierdziła. Franciszka nowe zgromadzenie założyła, a gdy ciągła siebie i sióstr swoich szukała, duchem najświętszej rodziny coraz bardziej przenikała. Gdy prostotą życia nazaretańskiej rodziny się zachwycała, to dla wszystkich rodzin ten wzór też wskazała. Matko Maria, od Jezusa dobrego pasterza, mamy tatę, siostrę, brata, tobie dziś powierza. Mamy tatę, siostrę, brata, tobie dziś powierza. Matko Mario, od Jezusa dobrego pasterza, mamy tatę, siostrę, brata.
mieście znalazłam wzór dla życia mego i moich sióstr. Życie najświętszej rodziny, tak będziemy naśladować tą świętą rodzinę z Nazaretu. Zewsząd praca, pomoc innym, gotowość na wszystko, czego Bóg wymaga, a to wszystko uprzejmie, z miłością, wesoło, aby tam wszystkich do Pana Jezusa przyciągnąć. A tam w sercu największa przyjaźń z Jezusem, by się stale blisko Jego serca. I niech to będzie przykład także dla rodzin z całego świata. Dziś Franciszka, Słowika błogosławiona, na naszym przedszkole cieszy patrona. I w codziennej modlitwie Franciszkę wspominamy, o opiekę i wstawiennictwo u Boga upraszamy. Dam z nieba błogosławiona Mario, na serca nasze, to są jak liść na wietrze. I prosisz Boga, by im przywrócił pokój, by ludzie Jemu zaufali więcej. Matko Mario, naucz nas miłować, spraw, by dobro zawsze zwyciężało, by oblicze Polski za Twoją przyczyną Duchu Świętym się najlepsze odnawiało. Znasz nasze troski i rany, które bolą, i wiesz, że jedność tak wiele dziś kosztuje, więc błagaj Boga o miłość pośród rodzin, niech Duch Świętej rodziny tam panuje. Naszych rodzin. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławiona Mario, od Pana Jezusa, dobrego pasterza, która wzorowała swoje życie na przykładzie najświętszej rodziny z Nazaretu, by jednajmi łaskę naśladowania Ciebie i natchnij rodziny chrześcijańskie pragnieniem życia zgodnego z ich powołaniem dla większej chwały Boga i dla rozszerzenia Królestwa Bożej miłości na ziemi. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest takie miejsce na świecie, być może o nim wiecie, wątpliwości raczej nie ma. Tu w Elblągu na górce na Bema, tu Franciszka sobie mieszka, tu Franciszka ma swój dom. Tu w Elblągu sobie mieszka, tu na Bema ma swój dom.
na Boga.